Dobry wieczór Państwu, to ja Pan Kozuszek i dziś jestem na żywo, to jest specjalne wydanie programu Codziennie Piorunem w Putina, które właśnie teraz zaczynamy. Drodzy Państwo, trzy dni mnie nie było w telewizji Republika i dużo się wydarzyło. Wydarzenia w rzeczywistości nas atakują, więc warto czasem je uporządkować według jakiegoś klucza. Są oczywiście wydarzenia, proszę Państwa, kluczowej rangi, takiej wagi ciężkiej, to jest na przykład oczywiście przemówienie marszałka Grockiego. Potem wydarzenie trochę mniejszej rangi, na przykład konferencja Donalda Tuska w Zduńskiej Woli, i potem przemówienia jeszcze mniejszej rangi, czyli na przykład przemówienie Joe Bidena na zamku królewskim w Warszawie. Ale tym wszystkim się proszę Państwa jeszcze będziemy zajmować. Z duńską wolą zajmiemy się jutro. A dzisiaj chciałem Państwu pokazać inne wydarzenie, które być może poprawi Państwu humor. Zobaczmy, co nam zakomunikował redaktor LIS. Zobaczmy. Zadanie wykonane, pisze Tomasz LIS. Czas dużo lepszy niż planowałem. Momentami było ciężko, ale wiadomo, że nie jest łatwo zrobić połówkę przed południem. Dziękuję za materiał. Proszę Państwa, jak ja mam to skomentować? Cóż, e, mam takiego jednego sampla, którego szykowałem, szykowałem już od kilku miesięcy. E, to są słowa świętej pamięci pana Wiesława Wszywki. I one idealnie tu pasują, proszę Państwa, więc to jest będzie najlepszy komentarz do tej sytuacji. Bo budka jak, jak budka smakuje, jedrekowo, czyli wspaniale. No. no tak, proszę Państwa, tak to jest. Zrobić połówkę przed południem, wstawić Tuska na okładkę, proszę Państwa, e, zrobić następną połówkę w szale, prawda, w przypływie w fantazji dodać konia do Tuska i tak żyją te nasze, proszę Państwa, elity. Natomiast, e, proszę Państwa, ja myślę, że tak, że należy redaktora Lisa wspierać w tym jego hobby, ze wszystkich różnych hobby, którymi on się zajmuje. Myślę, że to jest najbardziej konstruktywne. Niech się zajmuje redaktor nasz kochany Lis biegactwem, a niech dziennikarstwo może już porzuci. Więc tak, no to, to bardzo dobrze. A proszę Państwa, e, docierają oczywiście cały czas do nas różne filmiki z Ukrainy, niektóre są Oczywiście straszne, niektóre są zabawne. I jeden z takich zabawnych, proszę Państwa, od Ukraińca, który 6 lat był w Polsce, zanim pojechał na Ukrainę, żeby walczyć o swój kraj. I ma przesłanie, proszę Państwa, do Ukraińców i pewnego istotnego polskiego polityka. Zobaczmy. А на ліпі, то я сех це звучить до Ярослава Качинського і прошу то на як щоб дошло до пана Ярка, то. Пані Яречко, я розв'язаю проблем. Проста справа, просто справа, як пані Яречко, жаль зараз поліція зачимує якихось хикіс хлопаків, українців, які от... якісь номери, хлеїв, щось. Прошу пана, жадний їх модати. Одразу відправити їх на Україну. Ми ту їх вишколіємо. Одразу розв'язуємо проблем алкоголізму, бо пара раз тут... з. parę już o jemu całe życie będzie chciał. To jest, proszę Państwa, taka, można, żołnierskie słowa, więc wybaczamy, oczywiście ocenzurowaliśmy to, ale, proszę Państwa, to jest jednak chłopak, moim zdaniem, który doskonale przez te sześć lat w Polsce zrozumiał polską politykę. Jak komuś od, jak on to powiedział, troszeczkę szajba odbija, nazwijmy to eufemistycznie, to jedyna rada, proszę Państwa, u pana Jareczka. Jedyn, to jest jedyny polityk, który może na coś e, tutaj e, zaradzić. Nie jestem przekonany co do tej diagnozy, jak ktoś usłyszy strzały, to mu się pić odechciewa. Myślę, że niektórym może się właśnie zachcieć. No ale to są już inne, proszę Państwa, historie. Radosław Sikorski został zaproszony do Gazety Wyborczej, żeby odpowiednio, że tak powiem, skrytykować nieobecność, rzekomo nieobecność Jarosława Kaczyńskiego na przemówieniu prezydenta Bidena, ale nie poszło, jak wiele rzeczy w ostatnich, że tak powiem, ostatnich latach kariery Radosława Sikorskiego, nie poszło tak, jak wszyscy by się tego spodziewali. Zobaczmy materiał. Więc dziennikarka, czy dziennikarz pyta, wicepremier do spraw bezpieczeństwa chyba nie pojawił się na Zamku Królewskim, aby wysłuchać przemówienia. Widział go pan tam? Nie wiem, mnie też nie było. Dlaczego? To mój mały protest przeciwko panoszeniu się Secret Service. Zamykają miasto i każą przychodzić trzy godziny wcześniej, aby czekać na półgodzinne przemówienie prezydenta USA. Nie ma ku temu racjonalnych powodów, to tylko imperialne panoszenie się. Uznałem, że prezydent Biden jakoś przeżyje moją nieobecność i spokojnie obejrzałem jego przemówienie w telewizji. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, tak to jest. Nie każdy bohater nosi pelerynę i nie każdy hejter zawsze ma dobry dzień. Miało być zamówione, było praca na odcinku antykaczystowskim, poszła na odcinku antyamerykańskim, wymsnęło się Radosława Wysikowskiemu. Tak jest, nie ma co na prezydenta Bidena czekać. Proszę Państwa, to jest niepotrzebne. Także słusznie, słusznie mówi Radosław Sikorski. Natomiast, proszę Państwa, ja tam byłem i widziałem wiele sław. Między innymi widziałem posła Gdule, który, proszę Państwa, w tych dniach zachowuje wyjątkową czujność rewolucji między innymi, która ujawnia się w tym autotwicie, zobaczmy. Poseł, profesor Gdula. Po hotelu sejmowym w nocy, ze środy na czwartek, chodził rosyjski turysta i robił zdjęcia. Nie skontrolowano go i nie zatrzymano na wejściu. Jestem wstrząśnięty tą gościnnością Straży Marszałkowskiej. Dziękujemy, za, dziękujemy przede wszystkim za ten donosik mały. To jest oczywiście ważne, proszę Państwa, żeby rosyjskich turystów kontrolować. Natomiast my, proszę Państwa, to jest program, można powiedzieć, wielo wiele konwencji tutaj łączymy, więc trochę jak w programie um, NCIS, prawda, zagadki Las Vegas, my zrobimy zagadki hotelu sejmowego i teraz dla jak pan ogląda ten program, to przedstawimy parę zdjęć i niech pan zobaczy, czy któraś z tych twarzy być może przypomina panu tego rosyjskiego turystę. Poproszę o e, podejrzanego numer jeden. Być może to był ten. E, następne, następne zdjęcie poproszę. To mógł być też ten, proszę państwa. Mamy też tych dwóch, proszę państwa. I jak mówimy o hotelu sejmowym, to mógł być też ten, panie pośle, panie pośle Gdula, niech pan się zastanowi i proszę przysłać oczywiście odpowiedź pocztą albo nawet szybciej wysłać jakiegoś do nas e, kuriera. A jak jesteśmy proszę państwa przy y, akurat rosyjskich turystach, to trzeba też powiedzieć, to zostańmy przy turystyce proszę państwa. Jak rozpoczęła się ta wojna, nie wiem czy Państwo pamiętają, wszyscy naciskali na Niemcy, żeby Niemcy dołączyły do tej koalicji, która przekazuje broń na Ukrainę. I wtedy Niemcy mówili: No, tak, ale my mamy takie specyficzne doświadczenia historyczne. My mamy taką specyficzną wrażliwość, która nam nie pozwala tego zrobić, bo my wiemy, jak wojna jest zła, jak wojna niszczy, więc my nie będziemy wysyłali broni. No i proszę Państwa, dzisiaj magazyn Bild, czy dziennik Bild, należało powiedzieć, pokazał tą właśnie specyficzną wrażliwość niemiecką, tym o tym, to artykułem. Zobaczmy. Co oznacza wojna na Ukrainie dla Twojego czy dla mojego urlopu? Dziękuję za materiał. Proszę Państwa, wojna na Ukrainie i zmienić plany. W żadnym wypadku. A komu to potrzebne? A, A dlaczego? Dlaczego. Najważniejsze proszę państwa, żeby było dobre towarzystwo, atmosfera, nie myśleć o tej wojnie. Może nie nad morze Czarne, bo tam trochę jest zaminowane, ale generalnie tak, jak się nie zaprosi kolegów, którzy pracowali wcześniej dla Gazpromu i różnych połączonych z nich firm czy organizacji pozarządowych, na przykład ekologicznych, to myślę, że atmosfera powinna być dosyć dobra. Nie wiem czy państwo pamiętają. Przechodzimy do następnej rzeczy. Pani Osianikowa, ta co chodziła po tym studiu ym, telewizji rosyjskiej z tym wielkim napisem No War i ja wtedy mówiłem, że tak nie do końca wierzę, że ona takim jest jest dysydentką, i że to taki prawdziwy jest opór. No bo jak ktoś pracował 10 lat w propagandowej stajni Putina, to być może troszeczkę coś wsiąkło w niego tam. No i proszę Państwa, zobaczmy, co pani Osjannikowa właśnie mówi ostatnio. A otóż mówi tyle, żeby, pa, żeby zdjąć te sankcje, prawda, bo babcie i dzieci cierpią, a to jest wojna. Putina. Ci, którzy jej kibicowali, pomogli Putinowi, napisał Segyi Sumlenny, e, dziennikarz niemiecki, ale pochodzenia rosyjskiego. Dziękuję e, za ten materiał. No tak, no proszę państwa, przygotowali materiał, zachód się nabrał. Czy to pierwszy i ostatni raz? Nie, to nie pierwszy i ostatni raz. A teraz proszę państwa, czy ktoś jest z nas zaskoczony? Nie jest. Ale niektórzy ciągle są zaskoczeni zachowaniem Rosjan, na przykład portal do rzeczy, albo być może to jest cytat z jakiegoś zachodniego też periodyku, nie jestem do końca pewien. W każdym razie zobaczmy artykuł. Zaskakujące doniesienia. Rosjanie wymieniają paliwo na wódkę. Dziękuję za materiał. Tak, to jest rzeczywiście, proszę Państwa, bardzo zaskakujące. Powiedziałbym w tej sytuacji, Tygrys w Afryce? To niemożliwe, cytując Monty Pythona, ale oczywiście Państwo mi nie pozwolą i ostatnio spadła na mnie fala hejtu, a ja fali hejtu, proszę Państwa nie znoszę, więc teraz powiem... Tygrys w Azji, a to tak nie brzmi, więc w ogóle bez sensu. W każdym razie, proszę Państwa, Siegi Szojgu zaginął. Trochę się odnalazł nie, nie wszyscy są pewni, czy się naprawdę odnalazł, czy nie. Czy to jednak nie był jakiś dubler a Szojgu, czy może kaskader, prawda? Czy może to był, prawda, na przykład Steven Seagal? No, nie są tak podobni, w sumie, ale w każdym razie e, odnalazł się pełniący obowiązki minister i odwiedził rannego żołnierza rosyjskiego w szpitalu. Zobaczmy to wzruszające nagranie. Zamurzystwa, a И самоотверженность, проявленной при исполнении воинского долга, ордена мужества награжден Ефрейтор Головин yeah. Дмитрий Сергеевич. Дима, от имени Верховного командующего, ты не обороны. Я тебя награждаю, поздравляю с этой победой. Желаю тебе выздороветь, встать на ноги. Спасибо. Спасибо. Все Семья, жена, дети? Да, есть. есть. Семья Семья. есть. Откуда сам? I proszę Państwa, wszystko byłoby w porządku, no, gdyby nie było tak, że ten żołnierz niestety stracił nogę w walcach i ten pełniący obowiązki minister obrony życzył mu tego, żeby jak najszybciej stał na nogi. Ale proszę Państwa, czas nam się prawie kończy, więc na koniec jeszcze tradycyjnie w tym programie. Memy. Tak, memy. Jeden taki, że tak powiem, swojski polski mem, ale o wizycie prezydenta Bidena. Zobaczmy. Mówi do prezydenta Bidena żołnierz, weź chleba do tej pizzy, bo chleba bez chleba to się nie dajesz. Oj, proszę Państwa, czy Wy młodzi pamiętacie, jak jeszcze nasze babcie nam mówiły, że kiełbasy bez chleba to jeść nie wolno? I ostatni, proszę Państwa, mem o naszym niedoścignionym profesorze grockim, śmigającym po korytarzach sejmowych. Tak jest, czasem człowiek coś palnie, ale dziennikarka zaprzyjaźniona go pocieszy zaprzyjaźnionego kraju. Dziękujemy proszę Państwa bardzo za ten wspaniały wieczór. Jutro się widzimy i też będzie e, wspaniale. Do zobaczenia wówczas.